Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj 20 września. Posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, poróżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie, nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Dzisiaj w tym fragmencie święty Paweł przypomina nam o tym, że istnieje zmartwychwstanie. I stąd nasza wiara w to, że spotkamy się kiedyś z tymi, którzy już nas poprzedzili w zmartwychwstałych ciałach w przyszłości. Ta nadzieja zmartwychwstania jest szczególnie ważna wtedy, kiedy żegnamy kogoś, na którego odejście byliśmy przygotowani, albo żegnamy tak, że dzieje się to nagle i zmienia dzień. Wiara w zmartwychwstanie jest dla nas nadzieją na przyszłość. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.